Hello and welcome back to Witcher 2. Right now what we have to do is talk with Dandelion. So we go back to the city. Or to the pink off. Okay, well, I guess. Oh, art. Dwarven towns with carcass in Warhammer only. Oh, hi! Hey, I was looking for you. Not really, but... it's nice if you could show up. I actually need some of you. Yeah, there's. There it is. Cool. Can we cross it like this? Yes, sure we can. Looks like there shouldn't be another way around. We just minimap translating the wrong way. Wait, there is someone in here we can talk to. This looks like it. Someone's sleeping here. Kedmil. Witaj. Co tu robisz o tej porze? Rozmyślam. Okay, is that so? A o czym? O walce, która nas czeka. Dopóki jest ta upiorna mgła, żadnej bitwy nie będzie. Mam na myśli coś innego. My, kobiety, musimy wreszcie wyjść z cienia. Walcząc, stoimy na równi z mężczyznami. Jednak poza polem bitwy... I don't understand. A co tak konkretnie masz na myśli? Nawet gdybym była najlepszym strategiem i najdzielniejszym z wojowników, nie powierzą mi dowództwa armii. Tylko dlatego, że urodziłam się kobietą. Jesteś wyjątkiem. Niewiele kobiet o tym marzy. Marzą, Wiedźminie. Ale nic nie mówią. Nie chcą stać się pośmiewiskiem. Lubisz, jak się z ciebie śmieją? Wytykają palcami? Jestem Wiedźminem, odmieńcem. Gdziekolwiek się pojawię, wzbudzam sensację. Don't give up. Nie będzie to łatwe, ale jeśli przetrzesz szlak... to następnym kobietom będzie już łatwiej. Dziękuję, Wiedźminie. Bywaj. You're welcome. I guess. Hopefully we won't find her body in the ditch. Ty miła, wierzysz tej dziewczynie? Saski? Nie, ale wierzę. Look at that, I went the wrong way again. Jestem od samego początku. Rozchmurz się, głuptaś. Wkrótce nadejdzie burza. Lecz... a wam jak się widzi, świętoliwy mężu? The brown doors means passage? Bogom zawsze niemiła jest rewolta. Nope. Just a poor house. Każde dziecko wie, że czarodziejki to ateuszki. Rozwiązłe i podstępne. Ojciec! Oh, right. Sorry. Ludzie są jednak. Padam do nóżek. Namo. I thought there was some guy who wanted something from me, but that wasn't the case at all. All humans and elves, as well as dwarves concerned for the state of their beards, are hereby advised that a Kofun's esteemed around the world has arrived in Vergen. Lycia Corey, for
that is the name of the lovely lass. It's a true magician of her shears, to which I can attest personally. I encourage all townsfolk to partake of her services, as it will not do for visitors to claim that crowds make their nests in dwarven beards, and Vergen is a backwater immune to all manner of novelties and fashions. Mademoiselle Cray provides services in a room during square, very near the cauldron. She is quick, clean, and efficient, and her prices are more than reasonable. We visited her already. Opowiem ci o kobiecie, co spadła z nieba. I found some of your scribbling. Znalazłem tomik twojej poezji. Moje miłosne wiersze! Jakiś bydlak mi je ukradł. Pewnie, żeby się popisywać przed jakąś dzierlatką cuchnącą owczymi bobkami. Bez tych wierszy czułem się, jakbym poszedł do burdelu bez jajec. Nie wiem, jak ci się odwdzięczyć. Albo nie, wiem. Chodźmy na wódkę. Ja stawiam. Mam lepszy pomysł. Na piwo? Może być piwo. Mnie tam wszystko jedno. Chciałem cię prosić o przysługę. Proś o co tylko chcesz. Nawet o cnotę. Oczywiście, gdybym był cnotliwy. Wyjątkowo twoja cnota mnie nie interesuje. Tylko nie mów, że znowu potrzebujesz wiersza dla południcy. Gorzej. Błagam cię, Geralt. Nie pakuj mnie w jakieś mętne historie z potworami. Jestem artystą, a nie... Dlatego chcę, żebyś wywabił sukuba. Czyś ty oszalał? Chcesz, żeby mnie baba z kopytami zajeździła na śmierć? Ale z drugiej strony jakoś trzeba umrzeć. Po zmroku czekaj na mnie koło spalonej wioski. Jak mrówki. To dziwne. No, ludzkim kobietom wystarczy byle siąść na męską portę, by im żogorowca. Go into the city right now and we'll just wait for him. For the night to fall. Tylko bez żadnych sztuczek. Jest to tylko... I poważnie? Teraz tam straszy? Poważnie. And I think that means we can talk to you again? Since my recording crashed, or... Witaj, Vadgern. Yep. Dobrze cię znowu widzieć. Mm-hmm. Znowu? Flot zresztą... Nie mów mi. Przeciw... Zaczyn... Immo. Jak mam... Za uratowanie chcę. Okej. Okay. Zaintrygowałaś mnie. Fine. Chętnie zaznam trochę rozkoszy. Miałem ciężki dzień. Okej, okay, since you are done... Let's get rid of that, say goodbye. I'm gonna save, just in case. Meditate. Why? Okay. How far do I have to be? Okay, not that far, luckily. Midnight. No, almost midnight. Idziemy? Nie mogę się doczekać spotkania z naszą potworną pięknością. Jej piękność zabiła już kilkunastu mężczyzn. Dopiero teraz mi o tym mówisz? Jakoś trzeba umrzeć, nie? Będę miał na ciebie oko. Ona też. Tylko nie daj się jej pocałować. Zwykle nie odmawiam kobietom czułości, ale spróbuję. Do dzieła. Tak. Od czego by tu zacząć? If our bodies... Gdyby nasze ciała mogły pieśń ułożyć, my head... spytałoby me serce twoje białe dłonie, czy zechcą je zatrzymać? Or grasp me elsewhere. Czy dobrze mi zrobić?
To chyba nie tak szło. I don't know. Jeśli zechcesz, miła, obok się położyć, spytałoby me serce twoje białe dłonie, czy zechcą je zatrzymać? Czy nie da gdy mą pierś otworzysz. To chyba nie tak szło. Gdyby nasze ciała mogły pieśń ułożyć, to najpierw bym cię kochał, a potem zapytał, czy zechcesz coś przekąsić? Gdy mą pierś otworzysz. To chyba nie tak szło. Gdyby nasze ciała mogły pieśń ułożyć, spytałoby me serce twoje białe dłonie, czy zechcą je zatrzymać? Czy dobrze mi zrobić? To chyba nie tak szło. Jeśli zechcesz, miła, obok się położyć, to najpierw bym cię kochał, a potem zapytał, czy zechcesz coś przekąsić? Gdy mą pierś otworzysz. To chyba nie tak szło. I give up. No. Perły przed wieprze. I have no idea. Powiem ci jedno, Geralt. Taki sukub wie o prawdziwej sztuce tyle, co Zoltan o jedzeniu nożem i widelcem. Wait, what? Don't bump and broke, okay. Cholerne potwory. Can't we just strip him and leave him like this? Did I screw it up? I think I screwed it up. Wait. Okay, let's load the game. Make that a little bit. Idziemy? Jeśli spytało, czy zechcą, czy dobrze? To chyba. First jeśli one. To najpierw, czy dobrze? To. First jeśli first spytałoby me serce twoje białe dłonie, czy zechcą je zatrzymać? Gdy mą pierś otworzysz. To chyba nie tak szło. Gdyby nasze ciało. Second. Spytałoby, first. Czy zechcą. First. Czy dobrze mi. To chyba. Gdyby nasze ciało. First. Spytałoby, czy zechcą je zatrzymać. Gdy mą. Kim jesteś? Oh. Second, first, second. Poetą, pani. Przyszedłem tu wysławiać twą nieziemską urodę. Jeżeli tylko uczynisz mi ten zaszczyt i ukażesz się moim oczom. Oj, tak. Ukażę się w całej okazałości, nie tylko oczom. Poczujesz mnie wszystkimi zmysłami. Zapraszam cię na przygodę twojego życia, piękny poeto. Powinienem iść po Geralta. Z drugiej strony, nigdy nie chędożyłem sukuba. Jestem taka niedopieszczona. I say. Uwielbiam, gdy kochankowie układają wiersze na cześć mojej urody. Ale nigdy jeszcze nie recytował ich dla mnie prawdziwie. Ten chędożony kretyn tam wlazł. Sam yes. Wpakowałem tego durnia w tarapaty. Muszę go teraz z nich wyciągnąć. Okej.
I just quickly jump in after him. Come on. Wait. Nie pamiętam, żebym cię tu zapraszała, Geralcie z Rivii. Wypuść Jaskra. Nie przyłączysz się? Spokojnie, Wiedźminie. Nic mu się nie stało, wręcz przeciwnie. Jest bardzo szczęśliwy. Like the others? Tak jak inni mężczyźni, których zamordowałaś? Nikogo nie zamordowałam. Ci, którzy przyszli, zaznali nieziemskiej rozkoszy. Wysysasz ich jak pospolity wampir. Potrzebuję ich sił witalnych, ale nie zabijam. Co zrobisz z Jaskrem? Wypuszczę go, gdy tylko się obudzi. Then who's the murderer? Jeżeli nie ty, to kto zabija młodych mężczyzn? Jestem w stanie uwieść każdego. Mój czar działa na mężczyzn dopóty, dopóki tego chce. Niestety jeden głupiec zakochał się we mnie do szaleństwa. Nie jest w stanie zaakceptować moich potrzeb i zabija moich kochanków. What's his name? Kim jest ten kochanek? To piękny elf o imieniu Elias. To właśnie on zlecił mi zbadanie morderstw. W ten sposób odsuwa od siebie podejrzenia. Na szczęście nie jesteś głupcem. I dlatego uważam, że teraz to ty odsuwasz od siebie podejrzenia. A pokazał ci ciała pomordowanych? Nie. Mówił, że zostały pochowane. Przez niego. Wcześniej zmasakrował je tak, żeby wyglądały na zabite przez bestie. Dobrze, że się tym zająłeś. Chciałabym, żebyś doprowadził to do końca. Why should I help you? Dlaczego miałbym ci pomóc? Chcę, żeby mężczyźni wiedzieli, że daję im rozkosz w zamian za ich siły witalne. Ale nie zabieram życia. Poza tym mogę ci dać coś o wiele lepszego niż Oreny. Porozmawiam z nimi, wrócę tu. Mam nadzieję, że przypieczętujemy naszą znajomość. Still need that thingy to get the thingy out of the arm. The killed guy. Oops. But who can you talk to about it? I don't wanna talk to him before I get the thing. There's nothing about the tool. Like pincers or something? I don't know. No, you haven't anything like this. You. Znalazłem Sukuba. Zabiłeś ją? Ona twierdzi, że to ty jesteś mordercą. Miałeś zabić potwora, a nie ucinać sobie z nim pogawędki. Wiem, co należy robić. Skoro jej uwierzyłeś, to chyba nie wiesz. You lied to me? Oszukałeś mnie. Dobrze wiedziałeś, że w spalonej wiosce zamieszkał Sukub. Wiedziałem. Bałem się, że jak ci wyjawię wszystko, nie będziesz chciał mi pomóc. Miałeś rację. Nie pomagam mordercom. Co ty bredzisz? Nikogo nie zabiłem! Gdyby się kochał, jak twierdzi, nie chciałby się jej zabić. Co teraz zrobisz? Odwiedzę Sukuba jeszcze raz. Uważaj na siebie. So convoluted. In your presence, the Alfred. O kobiecie, co spadła z nieba. I'm gonna end this part here, because I really wanna get those in my hands. So for now, thank you very much. See you later, see you soon. Bye!